Taka sadzonka kosztuje w tym roku 23 grosze. Przed rokiem była nawet po 18. Dodajmy do tego drogie i coraz droższe nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, energię elektryczną i płace pracowników. Wyjdzie nam, że tegoroczna kapusta, bodaj najpopularniejsze w Polsce warzywo, może kosztować nawet 80% więcej niż ta sprzed roku. Teraz wiadomo tylko, że jej sadzenie jest opóźnione o przynajmniej dwa tygodnie. Sadzimy 50 tysięcy czerwonej kapustki, będziemy wysadzać i 50 tysięcy białej kapustki. No, pogoda nam sprzyja, fajna się zrobiła, wreszcie ciepło, bo dwa tygodnie opóźnienia mamy w tym, w tym roku. tak Na razie zobaczymy, może ma nadrobi nadrobi te straty, ale trudno powiedzieć. I już teraz widać, że trzeba będzie podlewać. Niestety jak co roku już widzę, że bez, bez nawadniań to ciężko jest z kapustami. Naprawdę. Na razie troszeczkę popadało, ale to nie są jakieś duże deszcze tak jak u nas w naszym terenie. No, myślę, że za tydzień się zrobi sucho, jak nie popada znów nam. I to jest po, po 50 tysięcy, a co będzie następne, bo pan jest takim charakterystycznym rolnikiem od kapusty, ponieważ pan uprawia każdy rodzaj kapusty, który się tutaj uprawia na ziemi sieradzkiej. No tak, no będziemy później sadzić jeszcze białą kapustę na, na zimowy zbiór, czerwoną oczywista, sprawa pekińską na taki sierpniowy zbiór, no i włoską na zimowy zbiór ostatni. W sumie nie ma tyle samo co od kilkunastu lat, czyli prawie 15 hektarów plantacji kapusty. Staramy się tego samego trzymać, bo to nie ma się tak, tak rzucać z roku na rok. Sadzi się podobnie. A co będzie, nie wiadomo. Te nawozy strasznie podrożały nam, nie wiadomo jak to będzie, jak te Właśnie, ceny nie Ile, Ile w stosunku do tamtego roku, ile za, na nawozy pan więcej musi wydać? Y, powiem y, czterokrotnie więcej na nawozy muszę wydać. No to już nie mówię środków ochrony roślin, bo te jest zdrożały. No i oczywista sprawa, że to paliwo to wszystkich nas dotyka. Myślę, że wszyscy odczujemy te zwyżki tych cen. Czyli taka pusta będzie kosztować na złotówkę dwa złote, nawet więcej. Trudno powiedzieć. Nie wiadomo co to będzie. Może być wyżej, może być średnio, ale myślę, że to no musi zdrożeć, bo nie wytrzymamy finansowo, jak nie zdrożeje. No. Opóźnione sadzenie, zimno, to nie napawa optymizmem. A przecież zeszły rok był całkiem dobry dla producentów kapusty. Biała tak do, do 80, 60, 80 ton, czerwona tak 50, pekińska też tak koło 50. No, zależy od, 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 od momentu sprzątania. Czyli to były takie no, przyzwoite. No, myślę, że nie najgorsze. No. Późno i drogo, nawet bardzo drogo. Czy z tym określeniem co do przyszłości plantacji kapusty zgadzają się fachowcy? Możliwe, że, że tak może być, dlatego że środki do produkcji bardzo zdrożały. Ceny nawozów, środków ochrony roślin, paliw, no wszystko to, co jest niezbędne, aby te plony były na dobrym poziomie, no jest bardzo, bardzo drogie. Dodatkowo, no Aura też mało sprzyjająca w tym roku, szczególnie właśnie w uprawie kapusty, dlatego że jest w tej chwili jeszcze bardzo zimno. Rolnicy nie chcą, czekają z wysadzaniem, dlatego że rano zdarzają się jeszcze przymrozki, no i plony będą może mogą być niższe, no a ogólnie kapusta też może być na, na rynku po prostu później niż zwykle. Niektórzy fachowcy oceniają, że kapusta może być o 100% droższa niż w ubiegłym roku. Czy to możliwe może być? No tutaj odnośnie cen to no zobaczymy. To jest kwestia no już rynku. Nie wiadomo jak, jak, jak będzie powiedzmy, bo to może być tej kapusty faktycznie bardzo mało. Może, no, dużo czynników ma na to wpływ, między innymi właśnie przebieg pogody. Ale faktycznie no, może być, że, że ta kapusta będzie, będzie droższa niż w ubiegłych latach.